Hej, cześć wszystkim. Tutaj Ernest, wasz tipowiec. Chciałbym trochę opowiedzieć o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 6 miesięcy, kiedy z tą chorobą walczę. Jestem tu dzisiaj w okolicznościach dosyć dziwnych, ale po prostu wybrałem się na rower i stwierdziłem, że znajdę tutaj gdzieś jakieś ciche miejsce, gdzie będę mógł coś nagrać. A nawet ustawić kamerę. Ustawić kamerę mi się nie udało, więc macham ją teraz. Ale może jakoś damy radę to opowiedzieć. Więc tak, ostatnim razem byłem tutaj na kanale 6 miesięcy temu i w tamtym momencie moją główną kwestią było to, czy lek Mycofit jest w stanie zatrzymać chorobę, jakoś wesprzeć leczenie immunoglobulinami i tym samym liczyłem na coś w rodzaju remisu, tak? Czyli jeżeli będę miał długie przerwy między immunoglobulinami, to mykofenolan powstrzyma aktywność limfocytów. Nic z tego się nie potwierdziło. Już dosyć dawno temu, czyli mniej więcej pojawiłem w styczniu, w lutym już było jasne, że to nie działa w ten sposób, że naprawdę ten mykofenolan, który przecież jego mechanizm polega na tym, że jeden z bardzo ważnych składników do w ogóle rozwoju i namnażania się limfocytów jest zmieniany, tak, że on, znaczy jest inhibowana ta reakcja i on po prostu nie może się niby namnażać. To jest nieprawda. W każdym razie, chociaż zwiększałem sobie naprawdę ekstremalnie dawkę do 4 gram dziennie, dobowo, to lek nie działał w zasadzie w żaden widoczny sposób. I w końcu dałem sobie z tym spokój i wróciłem do dawki 2 gramy i biorę do dzisiaj te 2 gramy, chociaż już ten lek zupełnie nie wierzę. Wszystkie odczyty moich poziomów limfocytów i neutrofilii były przez ten cały czas na bardzo zbliżonym poziomie, w dolnych normach, a właściwie tuż pod normami. I ilość leku zupełnie na to nie wpływała. Czy to były 4 czy 2 gramy, zawsze to jest tyle samo. To niby dobrze, bo ich powinno być niewiele, ale też to oznacza, że no, lek nie wpływa jakoś istotnie na ich poziom. Może trochę ogranicza ich rozwój, ale nie jest to jakiś postęp. No oczywiście też nie było tych ujemnych efektów mykofenolanu, czyli zbicia neutrofili poniżej akceptowalne poziomy, więc jakoś mój organizm z tym wszystkim lek mu niespecjalnie jakby robił, tak? Więc co dalej, słuchajcie, to jest najważniejsze, jakie są dalsze konkluzje, bo od końca marca zacząłem używać podskórnych immunoglobulin i no, pomijając formę oczywiście, która jest dosyć no, niezwykła, trzeba sobie tam wbijać te igiełki w brzuch lub w uda, to przez chyba nie dość dobre dopasowanie dawki do mojej wagi, bo ja ważę już teraz chyba ze 120 kilo, więc brałem 15 gramów immunoglobulin co tydzień i jednak to się okazało za mało, tak? Czyli mimo wszystko opadałem z sił, czyli i tak nogi słabły. Dopiero od półtora tygodnia, kiedy dawka jest zwiększona na 20 gram, widzę wyraźny postęp, już nie opadam. To zresztą skłoniło mnie do nagrania tego filmu, że wreszcie jest jakiś patent, który pozwala zafunkcjonować i naprawdę przestać się dręczyć i obawiać tym, że a nuż coś się stanie i zaraz będę znowu słaby, wrócę na wózek i tak dalej, bo takie myśli oczywiście są. Więc cóż mogę powiedzieć, teraz następnym etapem, ponieważ już osiągnęliśmy stabilizację, tak, czyli mamy względnie spokojne życie, jak dzisiaj można sobie jeździć na rowerze, jest miło, fajnie, zdrowie, takie funkcjonowanie codzienne jest spoko. Nie jest to oczywiście wyczynówka, o czym marzę, chciałbym znowu wrócić na boisko do siatkówki. No jest to jeszcze nie ten poziom, ale spokojnie, teraz z tym podskórnymi immunoglobulinami, myślę, że to jest do zrobienia za jakieś 3 miesiące, będzie można przywrócić nogi do stanu sprzed choroby. To bardzo powoli się oczywiście odbudowuje, właśnie ćwiczę teraz jeżdżąc, żeby też te nogi przyspieszyć w odbudowywaniu. Ale co dalej, bo to jest ciekawe, też to jest część naszych, moich, naszych zespołu prac nad tym, żeby
w Polskim Stowarzyszeniu, w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego działać i założyć tam sekcję polineuropatii autoimmunologicznych. Więc głównym wnioskiem, który tam opisujemy i takim też moim de facto przemyśleniem jest to, żeby spróbować na nas, na CIDP-owcach i MMN-owcach, czyli tych CIDP-owcach, którzy mają blok przewodzenia, zrobić badania, czy w jakiś sposób zintensyfikować pracę nad okrewusem, czyli lekiem, który no działa tak, jakbym sobie tego oczekiwał i marzył, tak? Czyli dokładnie atakuje limfocyty T. Jak sądzę, jak wam opowiadałem wcześniej, mam ten CIDP zależny od aktywności limfocytów T. Mam tam jakiś klon, który jest wrogi, który wcale nie jest specjalnie hamowany mykofitem, on sobie cały czas jest. On w tej chwili jest wyciszany za pomocą immunoglobulin, ale on sobie jest i żyje i się cały czas kopiuje. No więc namierzyć się precyzyjnie przy obecnym stanie medycyny tego konkretnego klonu nie da. Trzeba wybić je wszystkie, które należą do kategorii T. No a to się dzisiaj dzieje tylko na kilka możliwych sposobów, tak? I co ciekawe, stwardnieniowcy, sam widziałem na własne oczy, biorą okrewus i no jestem ciekaw badań i tak dalej, ale no najwyraźniej pomaga, tak? Skoro to jest aplikowane i pacjenci funkcjonują, tak? Nie jest to jakiś zabójczy lek, który tam kosi 10% pacjentów. Kosi, czyli zabija, tak? No oczywiście używanie leków, które atakują limfocyty T jest no bardzo niebezpieczne, bez dwóch zdań, bo można stracić odporność tego typu i no jest to ryzykowne. Ale co ciekawe, mamy do dyspozycji tak naprawdę trzy leki z grupy leków, które zabijają limfocyty. Jeden właśnie to wspomniany okrewus, który jest przeciwciałem monoklonalnym atakującym limfocyty T, zabijającym je. To znaczy wskazującym oczywiście innym limfocytom, że oha, to jest zła komórka, trzeba ją tam powiedzmy układem dopełniacza zabić, tak? Więc to tak działa. Natomiast mamy jeszcze rituximab, który atakuje limfocyty B z kolei. I też bardzo ciekawy lek dla tych CIDP-owców, którzy mają bezależne CIDP, no to już wiem, że jest podawany i chyba działa, pomaga im. On działa w drugą stronę, czyli przeciwciała przyklejają się do limfocytów B i tym samym są wskazywane w jakiś sposób reszcie układu immunologicznego do zabicia, tak? Choćby i tym samym układem dopełniacza. Nie wiem już tam dokładnie jak to działa, natomiast no, zabija, tak? Jest jeszcze jeden lek, trochę stary i co do którego zaufanie lekarzy jest najmniejsze, to jest kladrybina. I kladrybina jedzie równo wybijając B i T innym zupełnie mechanizmem, czyli nie przeciwciałami monoklonalnymi, tylko no, jest to jakiś tam toksyczny związek, który je tam po prostu trafia i niszczy. No więc tej kladrybiny się wyleczyłem raczej poprzez to, że skala zniszczeń, jakie kladrybina może wykonać, jest dosyć duża, no bo ona zabija B i T. A przywiązałem się do koncepcji okrywusu, czyli leku, który no, precyzyjnie tą limfocyty T w seriach jest w stanie wyeliminować. Natomiast nie ma badań oczywiście w CIDP-owcach, są badania w stwardnieniowcach. Nie wiem, co to jest za różnica jak dla mnie. Człowiek jest człowiek, tak? Czy cierpi na stwardnienie rozsiane, czy na CIDP, to nie powinno być jakieś szczególnie wpływające, bo ryzyko związane z okrywusem jest po prostu ryzykiem ogólnym, czyli pozbawieniem się odporności, którą daje nam limfocyt T. Więc badania związane ze stwardnieniem rozsianym powinny być w pełni przenaszalne na CIDP i MMN. No ale jakoś tak nie jest, tak? Rozumiecie? To jest tak, że jak do szufladki danej nic nie wrzucono, to koniec, tak? Chociaż obie szufladki i mechanizmy są naprawdę, naprawdę bardzo zbliżone, jeśli nie identyczne, jeśli chodzi o uszkadzanie układu, o szkodliwe działanie na układ odpornościowy człowieka. No ale o tym będziemy właśnie, mamy nadzieję, w Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego rozmawiać i namawiać lekarzy, żeby te badania i firmy farmaceutyczne, żeby w to zainwestowały. Nas CIDP-owców w Polsce jest jakieś 2000. Więc mało, tak, bo stwardnieniowców jest około 55 tysięcy.
dlatego jesteśmy trochę na marginesie. No ale no problemy mamy równie poważne, uważam, tak? Stwardnieniowcy oczywiście mają trochę gorzej, bo u nich te uszkodzenia, które się dzieją w układzie centralnym, one w zasadzie już zostają, a my mamy taką chorobę bańkę wstańkę, tak? Czyli jak nas zaatakuje i dostaniemy odpowiednie leki, to się wybronimy, tak? Wracamy, jak widzicie, do stanu niemalże zupełnego zdrowia. Niemniej jednak nie bardzo im się uśmiecha brać przez następne, nie wiem, 20-30 lat immunoglobuliny i w zasadzie żyć trochę w ryzyku, że jak ich zabraknie, to na 100% zjeżdżam z powrotem do bazy, a takie ryzyko jest. Więc no, jestem bardzo teraz na etapie spokojnego, ale konsekwentnego drążenia kwestii okrywusu i zobaczenia, czy ryzyko i efekty są odpowiednio się balansują, tak? Bo tego oczywiście jeszcze nie wiadomo. I to powiem wam tyle, tak? Chciałem troszeczkę entuzjastycznie powiedzieć, że jest nieźle, że choroba jest w dużym stopniu przegoniona. Jest sobie tam w swojej postaci wyczekująco atakującej, ale jest mocno już schowana. Mięśnie funkcjonują, życie trwa. Więc życzę wam wszystkiego dobrego i działamy, żeby znaleźć lek na tą chorobę odpowiedni. Trzymajcie się, cześć.